Cześć, witam Was serdecznie na kanale Ćwiecki Mikołaj, porozmawiajmy o sporcie. Za oknem coraz zimniej, niedługo śnieg spadnie i przyjdzie zima, moi drodzy. W związku z tym będziemy pasjonować się skokami narciarskimi. I teraz jest następujące pytanie, gdzie będziemy te skoki oglądać? Pewnie już usłyszeliście o tym, że Telewizja Polska po raz pierwszy od 20 lat nie będzie transmitować dla nas całego sezonu. Oczywiście będziemy mogli zobaczyć zawody w Wiśle, także w Zakopanem, Mistrzostwa Świata w Lotach, Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Ale co najważniejsze, zawsze byliśmy przyzwyczajeni od tych 20 lat, przynajmniej ja, od czasów, kiedy ten serial z Adamem Małyszem się rozpoczął. Co weekend siadaliśmy przed telewizorem TVP, oglądaliśmy, na początku śledziliśmy zmagania Adama Małysza, następnie potem Kamila Stocha i także Piotra Żyły, Kubackiego i innych skoczków. I tak przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni do tego, że w studiu oglądaliśmy Kurzajewskiego, który przeprowadzał wywiad z Tainerem, czy innych dziennikarzy Telewizji Polskiej. Byliśmy przyzwyczajeni do długiego studia. A teraz, moi drodzy, będziemy musieli to zmienić. Jasne, przez ten czas mogliśmy też oglądać te skoki narciarskie w Eurosporcie i w Telewizji Polskiej. Ja miałem tak, że w zależności od tego, jaki komentator komentował te zawody, uwielbiałem słuchać Włodzimierza Szaranowicza, moi drodzy. Za kilkoma dziennikarzami nie przypadałem, ale nie będę Wam tutaj opowiadał, za jakimi komentatorami nie przypadałem i nie lubiłem ich słuchać. No, każdy z nas ma różne gusta. Wtedy po prostu przełączałem na Eurosport i w Eurosporcie mogliśmy właśnie oglądać zawody. A od tego sezonu bym powiedział, że na tym rynku medialnym, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, doszło do lekkiego trzęsienia ziemi, ponieważ skoki narciarskie zobaczmy w Eurosporcie i w TVN-ie. Telewizja Polska straciła prawa, co prawda właśnie od 2015 roku wykupywała sublicencję od Discovery, a po raz pierwszy właśnie Discovery nie sprzedało właśnie tych praw, nie odsprzedało, nie podzieliło się prawami z Telewizją Polską i tak właśnie jestem właśnie ciekaw, jak będą skoki narciarskie w TVN-ie wyglądały. Powiem Wam szczerze, że od razu, jeżeli chodzi o TVN, to od razu przychodzi mi na myśl zawody strongmanów w latach 2000, kiedy Pudzianowski był najsilniejszym człowiekiem na świecie. Te zawody TVN fajnie transmitował, ale był taki czas, kiedy mogliśmy właśnie zobaczyć spotkania ligowe kiedyś, kiedy właśnie te prawa piłkarskie nie były w pełni scentralizowane. Pamiętacie, mecze Legii można było w Kanał Plus oglądać w latach 90. w 2000. Część spotkań właśnie Wisły Kraków mogliśmy w TVN oglądać, wtedy Franz Smuda był trenerem Wisły Kraków. No i inne spotkania w Telewizji Polskiej. Później nastąpiła wielka ta centralizacja praw. Zbigniew Boniek i Kanał Plus kupili, scentralizowali wszystkie spotkania. Polskie Ekstraklasy wylądowały w Kanał Plus. Wtedy to ten kontrakt za prawo na kilka lat pokazywania spotkań polskiej ligi opiewał na około 100 milionów złotych. Później z uwagi na to, że na tym rynku pojawił się kryzys, ten kontrakt został zmniejszony, ale mimo tego co roku oglądamy właśnie spotkania ligowe w Kanał Plus. Jeżeli chodzi o pokazywanie wydarzeń sportowych w TVN-ie, no to zawody strongmanów były fajnie pokazywane. Także te spotkania Wisły Kraków za czasów Franciszka Smudy. Ale potem nastąpił taki moment, lata 2003-2004. TVN pokazywał spotkania polskich zespołów w europejskich pucharach, także później taki magazyn ligowy Orange, jakoś chyba tak się nazywał magazyn, wtedy patronem Ekstraklasy właśnie firma Orange była i był taki magazyn i powiem Wam szczerze, że byłem, wtedy nie miałem jeszcze Kanał Plus, no i byłem rozczarowany tym, jak właśnie te spotkania polskich zespołów w europejskich pucharach były pokazywane, także byłem rozczarowany tym magazynem piłkarskim i teraz dla mnie właśnie jest wielką niewiadomą, jak TVN pokaże zawody skoków narciarskich, jakich komentatorów zatrudni, jak to wszystko będzie pokazane. Na pewno Apoloniusz Steiner będzie się tam pojawiał. Czy Kurzajewski? No, ciężko o tym powiedzieć. A jednak człowiek zawsze się przyzwyczaja już do pewnych twarzy i tak będzie trochę dziwnie oglądać skoki narciarskie w TVN-ie. Z uwagi na to, że Eurosport fajnie pokazuje te skoki narciarskie, to ja będę oglądał
skoki w Eurosporcie. Może kilka razy z uwagi na z ciekawości zobaczę, jak w TVN będzie wyglądało. Może TVN to te zawody będzie fajnie przedstawił, ale na ten moment jest to pewnego rodzaju niewiadoma. Możemy też się właśnie dowiedzieć, dyrektor sportowy Telewizji Polskiej, działu sportowego, zakomunikował nam, że właśnie pomimo tego, że zostały utracone prawa do całego sezonu, te skoki narciarskie w Telewizji Polskiej będą cały czas obecne, będą pewnego rodzaju materiały, cały czas będą się pojawiać, dziennikarze będą jeździć na zawody i najważniejsze, że te najważniejsze zawody, czyli Wiśle w Zakopanem, zawody olimpijskie, Mistrzostwa Świata w lotach zostaną pokazane w Telewizji Polskiej. Jest to pewnego rodzaju nowość. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ja tak Wam powiem szczerze, że cieszę się, że mam ten wybór, tą alternatywę, że jednak w Eurosporcie te zawody zostały, bo jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, wiemy, czego się spodziewać po Eurosporcie. W Eurosporcie fajnie jest prowadzone studio przed zawodami. Możemy zobaczyć ekspertów, byli skoczkowie, wypowiadają się, są wywiady. Później fajnie komentatorzy komentują zawody, a TVN jest teraz pewnego rodzaju dla mnie taką niewiadomą. To tak, tak powiedzmy szczerze, że właśnie to mnie zdziwiło, bo jednak powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tego, że jednak skoki narciarskie, że już skoki narciarskie znikną, że właśnie Telewizja Polska straci prawa do skoków narciarskich, bo tak jak mówię, to był pewnego rodzaju serial. Oglądając skoki w Telewizji Polskiej, dorastaliśmy. Ja wtedy, kiedy Adam Małysz odnosił największe sukcesy, czyli ten pamiętny turniej czterech skoczni, kiedy orzeł z Wisły nas zadziwił, ja wtedy byłem w pierwszej gimnazjum, miałem 13 lat i tak tą dyscypliną, tak się zakochałem w tej dyscyplinie, że nieprzerwanie właśnie od tego 2000 sezon, czyli łamany sezon 2000 na 2001, oglądam sezon regularnie, bo pierwszy raz, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, to zainteresowałem się skokami narciarskimi, gdy były igrzyska w Nagano w 98 roku, kiedy właśnie Adam Małysz, Simon Amman, Stefan Hongacher, Witkels i Jan i tych kilku właśnie tych zawodników z światowej czołówki było na miejscach 40 na sam końcu stawki. Fajnie, kiedyś właśnie widziałem na Twitterze taki komentarz turyści i później od tego czasu oglądałem wybrane konkursy, ale nie tak regularnie jak od sezonu, kiedy wybuchła Małysz-Szumania do dnia dzisiejszego. I właśnie zawsze skoki narciarskie kojarzyły mi się od razu z twarzą Kurzajewskiego. A teraz będzie trzeba się do tego przyzwyczaić, chyba że Kurzajewski przeniesie się do TVN. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jestem ciekaw Waszej opinii, jak zareagowaliście na tą całą decyzję. Czy ogólnie Wam podobają się skoki w TVP? Gdzie będziecie oglądać najbliższe sezony? W Eurosporcie, czy w TVN-ie? Czy na dobry początek zobaczycie, jak to będzie wyglądało? Czy będziecie po prostu oglądać te konkursy w zależności od komentatorów? Jestem ciekaw Waszej opinii i czy już czekacie z niecierpliwością na nowy sezon? Jak obstawiacie? Czy znów będziemy w czołówce? Dziękuję serdecznie, moi drodzy, za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o lajkach, subach, dzwoneczku. Do zobaczenia wkrótce. Hej!